Siemanko, jestem Lucek, a to jest Need for Speed 2015 lub 2016. No kurczę, mamy 2016 rok, a ciągle aktualizacje do tej gry wychodzą. Nie jest ona oznaczona jakimś tam rokiem, więc mówmy po prostu 2015, będzie wiadomo, o co chodzi. Speedlist, aktualizacja. Najważniejsze, co mnie w niej interesuje, to, że będziemy mogli ścigać się prawdopodobnie na zasadzie playlist. Czyli nie będzie trzeba się modlić o to, aby ktoś do nas dołączył, po prostu jedziemy serię zawodów i sobie w ten sposób gramy. Chciałbym, żeby to tak wyglądało. Tak myślę, że to będzie wyglądało, ale czy tak będzie? Nie wiem. Ranga trybu wieloosobowego. To jest coś w ogóle innego, to jest bardzo ciekawe. Także widzimy, możemy sobie dołączyć albo do tego świata tutaj, w ten sposób, możemy sobie właśnie. Matchmaking. O dużym stopniu trudności. No właśnie. I to zostało zmienione troszeczkę. Wcześniej to się nazywało chyba... Jakoś inaczej to się nazywało. Teraz po prostu mamy listy prędkości. Fajnie, że to twórcy zmienili, bo naprawdę nawet jak się dołączało do tej rywalizacji, to się nazywała rywalizacja. Jak się dołączało do tej rywalizacji, to sprawa była taka, że dojeżdżałeś do miejsca, gdzie ma się zacząć wyścig, zawody, jakieś inne, nie wiem, drift, cokolwiek. No i wszyscy byli prawdopodobnie zajęci wtedy, a na zasadzie playlist czy speedlist będzie to chyba lepiej wyglądało, z tego względu, że no po prostu wszyscy będą w jednym pokoju i będziemy grać razem. To mi się bardziej podoba. No i teraz mam taką informację, że zawody trwają. Ja się tak zastanawiam, chyba mam teraz czas, aby ewentualnie dopieścić moją brykę, wybrać sobie jakąś inną albo coś zmienić w tej, nie mam pojęcia. Ale chyba to jest właśnie taki czas, więc muszę poczekać, aż po prostu tamci gracze ukończą jakieś tam zawody i ja dołączę do następnych. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ścigaj się do mety, czyli wyścig. Zobaczymy. What the fuck? Co się dzieje? O, okej. Okay. Jakoś się... O kurde, same koksy. A tu wygląda na to, że sami gracze są, nie ma w ogóle botów. What the fuck? Co to było? No fajnie, wszyscy mają lagi. No, spychają się strasznie, znaczy... Może to był lag, nie wiem, ale wyglądało na lag. No zobaczymy, może uda mi się ich dogonić. Moją przewagą jest to, że pomimo tego, że mam wolniejszy samochód, to też łatwiej mi jest ominąć trafiki. O cholera, ale z drugiej strony, no przyspieszenie też jest tutaj ważne. Później te samochody przecież, wow, są dużo szybsze. O kurde. No, dają radę chłopaki, widać, że tam mnie zostawili z tyłu konkretnie. Ale jak ja bym tam pokazał im moje samochody z konsoli, to... No szkoda, że nie można przenosić tych save'ów z konsoli tutaj. Ech. Tak to muszę się męczyć takimi słabszymi samochodami. Ale spoko, ja tam właśnie przechodzę w ramach live'ów tę grę od nowa i wtedy właśnie sobie ulepszam albo kupuję jakieś nowe auta i ten. Ja tutaj ogarnę ten temat, na pewno. No, to są sami hardkorowcy, zostawili mi z tyłu, ale może uda mi się na driftach coś tam podziałać lepiej, bo to jest ogólnie tryb mieszany. Można sobie wybrać, że albo będą same wyścigi, albo same drifty, czy tam, ojej, sam styl, albo właśnie tryb mieszany, jak ja mam teraz, czyli po prostu jedziemy chyba wszystko po kolei. Mnie się najbardziej teraz nie podobało na samym początku, że ktoś mnie bardzo dziwnie zepchał jakoś na bok. I Lucek w ogóle nie ogarnął, o co chodzi, no. Oni tam nagle wywalili do przodu. A tutaj o. Ja pierdzielę, tak 20 na godzinę jechałem i przywaliłem niego. No kurde i się rozwaliłem, a oni nie pewnie, no jadą i kurde i się wczytuje. No jak długo się wczytuje, no kurde. Jest, no ale teraz można przy okazji zobaczyć, jak jeżdżą tu inni gracze, że ja wcale taki słaby nie jestem. Nawet te osoby, które mają dużo lepsze samochody, rozbijają się o ściany. Ojej, i teraz próbowałem, to jest właśnie głupie w tej grze, że na jednym zakręcie robisz dokładnie te same akcje, które wprawiają twój samochód w drift, a na drugim zakręcie robisz też te same akcje i w ogóle samochód nie chce zadriftować za żadne skarby. Nie chcę wejść w drift, w poślizg. Nawet czasami ręczny nie działa, to jest masakra. Ach,
No ale dobra, jest lista prędkości, łatwiej można grać z innymi graczami. Próbujmy czerpać z tego satysfakcję, chociaż no może to się zdarzył taki właśnie event. Taka grupa graczy, która ma bardzo duże lagi, szczególnie ta M3, która jedzie przede mną. GTR-ka. Strasznie, strasznie laguje. I tutaj warto by było robić właśnie... Moment, a to są... Aha, bo to są drifty. O kurde, jestem drugi. Okej. Okay. Ja się nawet nie skumałem, ale rzeczywiście nie idzie mi tak źle. What the fuck, koleżko! Widzieliście to? A ja nie spojrzałem nawet, że to są drifty. Ja myślałem, że my się ścigamy. A ciekawe. Ciekawe, jak będzie tutaj wyglądał i w ogóle czy jest driftowy pociąg. Bo jeśli jest, a my będziemy wszyscy jechali z takimi lagami, a wszyscy będą musieli jechać obok siebie, żeby zdobyć punkty, to ja dziękuję. To będzie porażka roku. No ale zobaczymy, na razie są lagi konkretne, ale no mówię, to może trafiła mi się taka grupa graczy. Szczególnie to BMW jest okropne. Ale następnym razem myślę, że już wbiję tutaj z lepszym samochodem. I właściwie lagi są podobne do tych... z Need for Speed Rivals, chociaż myślę, że w Rivalsie już gracze może mają te lepsze komputery i jakoś tam ta gra im chodzi już, a tutaj jest dupa zbita, no ja nie wiem. Ale dobra, próbujemy następny wyścig, zobaczymy czy coś z tego będzie. I czy ktoś mi znowu wjedzie w dupę? Ja nie wiem, oni może się na mnie respawnują czy coś. Ech, dobra, to są okrążenia. Na początku mam pełne nitro. Tak czy inaczej, bardzo dobrze, że nie ma botów w tych wyścigach tutaj. Kurde, no, trzymam się w miarę stawki, jestem w szoku. Moim Volvem? Okej. Okay. What the fuck? Tamten oberwał konkretnie. Uda mi się tu wyprzedzić kolesia. No jakim cudem ja tym Volvem tak śmigam? O kurde, ja jadę... O, 280 na godzinę, to prawie prędkość maksymalna w tej grze. O, wow, nie mogłem... A, weź taki lekki poślizg i dobrze skręcić. Ja mam tutaj nitro zadziałania, a więc... Muszę troszeczkę też driftować i robić jakieś stunty, żeby mieć nitrosa. O! No i ja co? To było... jakim cudem się teraz nie rozbiłem? A wtedy jak leciałem driftem 20 na godzinę, to się rozwaliłem totalnie i czekałem 5 minut, aż mi się samochód zrespawnuje. No to jest po prostu masakra. A mnie takie rzeczy wkurzają. Strasznie. A teraz przywaliłem pełną prędkością, prawie 200 na godzinę. Przywaliłem w samochód i nic. Irytacja, totalna irytacja, no. Niesprawiedliwość. I pewnie tamci, co jadą szybciej, o samochody się nie rozbijają, a ci, co jadą wolniej, się rozbijają. Dobra, próbujemy coś tutaj ogarnąć. Ten tutaj coś zlagował, próbował coś ugrać. Oh shit! What the fuck? Tak, i on się oczywiście nie rozbił. Przeleciał sobie przez te trafiki, czy co tam leżało, jakby nigdy nic. Jakby to dla niego była normalna droga. Nie wiem, czy on tego nie widział, czy co robił, ale mamy już okrążenie. Ładna. O, i lagi. Na pewno to nie były lagi związane z internetem, tylko to były lagi typowo sprzętowe. I proszę bardzo, pierwszy ramer zaliczony. Specjalnie podjechał od wewnętrznej, tak żeby mnie skasować. Spoko. Ale to jest i tak dla niego wstyd, bo on ma dużo lepszy samochód, dużo szybszy. A ja i tak moim... Oj, się rozwali! Oj, po to ci było ramowanie, koleżko, po to ci było ramowanie. Ja mam doświadczenie z Need for Speed Awarda. Jak unikać ramerów, tak. A najlepiej takich kolesi, jak ktoś cię spycha i próbuje na maksa cię rozwalić, a nie skupia się w ogóle na jeździe, to najlepiej jechać zaraz za nimi, za tylnym zderzakiem. I wtedy gościu się poci i... aż się rozwali, no. O, i następny koleś. A moje Volvo jedzie dalej. Moje Volvo jest niezniszczalne. No i okej, okay, zobaczmy. What the fuck? O, fajnie to jest pokazane na końcu. Kto wygrał? Wygrało Ferrari F40. Fajna sprawa. No to mi się podoba.
I dostałem właśnie 11 tysięcy dolarów, to jest dużo. Ale ktoś tam chyba dostał 40, tak? Nie zerkałem na nich, ale patrzyłem na siebie. I 7 tysięcy expa dostałem reputacji. Tylko nie wiem, czy ta reputacja jest też do fabuły jakoś się liczy, że można sobie części jakieś lepsze kupić za to, czy po prostu. O! Czy tam się pokazywały jakieś odblokowania do misji u Manu, do misji u Amy i tak dalej, ale nie wiem. No i następna lista zawodów zaczyna się za 50 minut, 50 sekund, sorry. No i dobrze, mamy pierwsze zawody. Ciekawe, czy będę ścigał się z tą samą pulą graczy, co wcześniej. Bo tutaj nie działa jakby chyba matchmaking. A może działa? Nie wiem. No dobrze, to Porsche poznaję. I ścigamy się w trzech teraz. Zdaje się, że tak, to są wyścigi. Kurczę, czemu ja na początku tego nitra nie używam? Tego nie wiem. Ojej, wywalił się koleś. To bardzo dobrze, dobrze, gdzieś pojechał w inną stronę. Fajnie. Taki był kozakiem do przodu, a tu nagle co? I ten koło mnie też coś tutaj kombinuje. BMW! A to jest koleś, z którym jeszcze nie grałem, więc może być dobry. Dobra, jakoś poszło. Ostro zahamowałem. O, znowu nie chcę driftować. No, znowu nie chcę driftować, moje Volvo. Cholera. No dobrze, ale na razie jestem pierwszy. Zobaczymy, co się zmieni. O, proszę, Ramer! O, proszę! Nie, 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 moje Volvo się tak łatwo nie poddaje. To jest Volvo wojskowe, koleś. Z metalu, kurczę, tytanu, a nie jak twoje BMW z liści i gałęzi. No ale dobra, wyprzedził mnie. Rzuca jego dupą, jak nie wiem. Ale na razie jest pierwszy, więc okej, okay, jest lepszy. O, coś mu tam rwie, coś mu tam rwie. Okej. Okay. Tamten w ogóle poleciał. Próbował nas chyba wszystkich zramować. Nie wiem, co zrobić, ale. No tak, ja już wcześniej dostałem od niego rama, więc tego. No, BMW się rozwaliło, okej. A moje Volvo dalej sobie jedzie. Obieramy taki mały kąt na drifcie, żeby mniej prędkości stracić. Zdaje się, że ja też dostaję jakieś te punkty do odblokowywania części, po prostu jadąc sobie tutaj. Wcale nie muszę robić tych misji fabularnych, aby odblokować wszystkie części. To mnie bardzo cieszy. Znaczy tak myślę, bo mi się tutaj coś pokazuje, że odblokowuje coś. Bo na przykład Amy, a Amy przecież ma części, tak? No i pięknie, udało mi się dojechać do mety. Nie wiem jak to zrobiłem, ale rzeczywiście dojechałem na pierwszej pozycji moim Volvo. Także nie jest do końca tak, że taki słabszy samochód nie da rady wygrać. Jednak da radę. O, i teraz zostałem właśnie, też widziałem, że punkty do stylu, punkty do tuningu i tak dalej, i tak dalej. O, gościu dostał właśnie 40 tysięcy dolarów i 60 tysięcy reputacji za ukończenie na pierwszej pozycji. To jest masakra. No dobra, ani kroku dalej, następne zawody. No i teraz będziemy driftować, czyli jeden z moich ulubionych trybów. Zobaczymy sobie, jak poradzą sobie oni teraz. Tam, da, tam, da, tam, da. Czy będą dobrzy, czy nie? Dobrze, grzejemy, grzejemy. Pojedynek. Znaczy nie pojedynek w sumie. Tylko potyczka między trzema graczami. Zobaczymy, co moje Volvo potrafi. Oj, no tu może być ciężko. Oni te punkty naprawdę nieźle tutaj nabijają. Co on robi? Rozbiłem się, kurczę no. Ale różnica jeszcze nie jest jakaś kolosalna. Tutaj ten Mustanga w ogóle ma. Co on robi? Wow! Nie pykło mi. 23 tysiące mam. Ach, słabo. Nie. Za mało mocy, Volvo! Za mało mocy! Kurde. O Boże, o Boże. Dobra, teraz się rozpędzić. 3 sekundy. A, już nic z tego nie będzie. Ale druga pozycja. 9 tysiaków dostałem za to. Wow. Kurde, to ja.
Ile ja dostanę w ogóle kasy? Ile ja będę miał kasy, jak skończę te wszystkie zawody? Tak czy inaczej, druga pozycja to nie jest tak źle. Mam tyle samo co ten gościu, ale mój samochód jest sporo gorszy jednak. Także no, muszę się pogłaskać po główce, wcale nie idzie mi tak źle. Muszę przyznać, że bardzo dużo czasu zajmują same te wczytywania gry. Na samym początku, jak tylko się uruchomi grę, trwa to najdłużej, ale też doczytywanie kolejnych zawodów trwa równie długo. No dobrze. Gaz, 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 gaz! Woo! Ale się rozbił! Kurczę, udało mi się, pięknie. Dobra, co tu mamy? Tu mamy sprint, okej, okay, więc trzeba grzać od razu. Tamten koleś pierwszy się rozwalił, więc dobrze by było, jakby skończył na trzeciej pozycji. Wtedy ja bym w klasyfikacji generalnej podskoczył do góry i to by mi bardzo pasowało. Zdaje się, że wpływ na główną nagrodę ostateczną ma też... kurczę, nie mam już biegu. Ma też ilość graczy, jaka brała udział w całej liście. Cholera, no nie dogonię go chyba. Ledwo 290 km na godzinę osiąga moje Volvo teraz. Nie wiem co to będzie, dobra, ale teraz już będą zakręty, więc może uda mi się jakoś podgonić. Tak, to jest to, to jest ten styl, to jest ten drift. Koleś się tam w ogóle rozwalił. Ohoho, ramer, proszę bardzo, jaki ramer, ale nie. Lucek to zrobił, uciekł mu gnojkowi. I tu się w ogóle skręcać nie da też, trzeba to brać pod uwagę. Próbowałem skręcać właśnie po drifcie i dupa. Oh! Kurde no. Te samochody dosłownie jak głazy czasami. Po wejściu w jakiś tam drift nie da się w ogóle go opanować. No, szlak mnie trafi czasami z tą grą. Dobra, gonimy typa. No strasznie odjechał, ale to wcale nie będzie źle, jak on nawet wygra. Bylebym ja był na drugiej pozycji. To jest priorytet. Kurde, no nie ma co nawet używać nitra, bo... Kurczę, 18 checkpoint, a jest 23. Oj, strasznie, strasznie. O kurde, chyba wygra. 21, no już raczej nic się nie wydarzy! O, wow, 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 gaz, 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 gaz! Jedrzesz! No co za muł cholerny! Ja i wygrał to! A już myślałem, że mi się uda go dogonić. No ja nie mogę. Ta gra jest okropna. Ja wam powiem, że jak się będzie grało tak na multiku i dostaniesz jakiegoś takiego buga, że nagle samochód przestanie ci skręcać po, nie wiem, drifcie 5 minut, skończysz drifta i po drifcie dosłownie 30 sekund nie możesz nic zrobić z samochodem. No 30 sekund przesadziłem, ale jakieś, nie wiem, 5-4 sekundy to jest dużo. Nie możesz totalnie nic zrobić z samochodem, ani skręcić w prawo, ani w lewo, nic. Ach, to jest takie okropne uczucie. Nie pomagają żadne tu asysty driftu, żadne nic nie pomaga, no dosłownie. Dobrze, w klasyfikacji generalnej podskoczyłem na pierwszą pozycję. Mam nadzieję, że uda mi się taką utrzymać, chociaż poziom jest naprawdę wysoki. Tonący brzytwy się chwyta, tak? Nazywa się kolejny wyścig, albo drift, albo po prostu zawody. Nie wiem jak to wyjdzie, bo gościu w Porszawce jest naprawdę dobry. A jak oni, kurczę, zmieniają samochody? Tak można? A nie, to są, pojawili się jacyś inni gracze. Okej. Okay. Taki ładny driftik zrobiłem, a za niecałe 2000 punktów. Tu trzeba tak... O, taki drift robić i już 8000. Kurde, ale to jest głupie. A taki ładny, płynniutki driftik zrobisz i kurczę, dostajesz tam niecały tysiak. To jest porażka. Tamten już 8000, 80 tysięcy nabił. Pierdzielony. Tu chyba jest też istotne. Ale tamten ma już 180 tysięcy. 12, dobrze. 215 tysięcy. O nie, jestem na trzeciej pozycji. Cholera. Ktoś ma... Aha, dobra, ma tyle samo co ja. Mogę jeszcze wyprzedzić go.
Co to było? Jak się dziwnie zdusił. Dobra, ja walczę teraz o drugą pozycję do cholery. Chciłem z tą pierwszą, gościu już jest poza skalą dosłownie. Dobra, tu ładnie pociągnąłem. 13 tysięcy. Ten w ogóle jak buja. O, teraz nie chciał zadriftować samochód znowu, fajnie. No i tutaj trzeba dojechać jako pierwszy najlepiej, to wtedy się najwięcej... Wyprzedził mnie pod sam koniec! No i też trzeba zrobić już samochód perfekcyjny do wszystkiego. Czyli musi być i zajebisty na drift, i zajebisty do ścigania. Kiedyś miałem takie auto i w sumie nie miałem takiego idealnego pod to i pod to. Miałem albo właśnie Skyline'a, idealnego pod drift. I miałem jeszcze Mitsubishi Lancera 9, idealnego pod właśnie wyścigi. Tamten samochód był świetny, wszystkie zakręty, właśnie, może by zrobić sobie tego Lancerka, on był zajebisty, no po prostu zajebisty był ten samochód. Szkoda, bardzo żałuję, że nie można tych aut przenieść sobie właśnie z konsoli na peceta, że save'y się gdzieś nie zapisują w chmurze czy coś. No bardzo, bardzo mnie to boli, bo tam miałem fajne wozy. Zresztą sami możecie zobaczyć, oglądając od początku tę serię, którą poprowadziłem właśnie na konsoli. No i dobrze, ostatni wyścig. Może uda się utrzymać trzecią pozycję i zobaczymy, ile ja za tę trzecią pozycję dostanę w klasyfikacji generalnej. Dobra, start. Cztery okrążenia, wow, to nie są przelewki. No i tu próbujemy lekko tylko driftować. A, dupa. Ciężko ich będzie dogonić. Ale pędzą skubańce, ja cię nie mogę. Dobra, tutaj hardkorowo. Gaz, 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 gaz. No i dupa, zostawili mnie z tyłu totalnie. Kurde, jak oni pędzą. Nie no, trzeba będzie moje Volvo jednak troszeczkę podkręcić. Udało mi się tego Mustanga chociaż wziąć, ale... Pff, tamtych to ja nie wiem, czy ja dogonię. Grzeją niesamowicie, naprawdę. Mamy tu okrążenie ostatnie. I jest dosłownie pojedynek na życie i śmierć. Kończą mi się biegi w tym moim Volvo. Ale jeszcze może coś uda się ugrać, nie wiem. Będzie ciężko, bo tamten Mustang ma naprawdę niesamowite przyspieszenie. Ale rozbija się, nie jedzie za dobrze, więc szansa jest. Jest szansa. What the fuck, co on zrobił? Dobra, będzie ramował czy nie? Próbował, ale na szczęście udało mi się uciec. Szybko do wewnętrznej i dobrze. Na razie na trzeciej pozycji. Tamten mnie zaraz tu podgoni na tej prostej, bo on ma znacznie lepsze przyspieszenie, więc jedyne czym mogę się obronić, to tak naprawdę mała utrata prędkości na zakrętach, więc... Udało się. No i trzecia pozycja, zobaczymy, który będę w generalce. Chciałbym być drugi, no ale na drugą pozycję chyba nie ma szans. Jest druga! Wow! Zajebiście! 91 punktów! No to powinienem chyba dużo kasy dostać i dużo reputacji. Taką mam nadzieję. Zobaczymy. Mam trzecią rangę na tych mistrzostwach chyba. I zaraz powinno moje Volvo pokazać się w tym takim końcowym ujęciu na wszystkie samochody. Bardzo mi się zresztą podoba to tutaj. Fajna sprawa, taka zabawa. Na początku właśnie... To nie było fajne, bo wbiłem sobie i no niestety były lagi. Każdy miał lagi, na początku ktoś mnie zramował i to było niemiłe. A teraz, jak sobie pograłem, no już jest trochę fajniej. Trzeba się dobrze starać, żeby tutaj wygrać. No te samochody też, no ja bardziej bym powiedział, że to jest gra zręcznościówka, jakaś platformówka, niż taka typowo ścigałka, bo te samochody zachowują się jak nie samochody. Jakby naprawdę nie były samochodami, tylko jakimiś, nie wiem czym, no ciężko mi to stwierdzić nawet. Tak jest, taka jest sytuacja. Dobrze. Wow, ale fajny ten Mustang jest, zajebisty, ja muszę go mieć. Ale coś on słabo jeździł ten koleś tym Mustangiem, więc może nie jest ten Mustang taki dobry. Ale jest moje Volvo w tle, jest Porsche, które wygrało.
Moje Volvo z jednym świecącym światłem, takie zrujnowane, ze słabym tuningiem, ale to nieważne, udało się wygrać. I to jest najważniejsze. Znaczy zdobyć drugą pozycję. 22 tysiące punktów, to jest dużo. A za pierwszą pozycję gościu dostał 30 tysięcy, gdzie pewnie jeśli byłoby więcej graczy, to by dostał jeszcze więcej. Na dzisiaj dziękuję. Jeśli chodzi o Need for Speeda, zapraszam Was na kolejny odcinek. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa. O czym się różni ta ścięta? Aha, to jakaś ścięta. Aha, bo ta jest dłuższa, bo ta jest krótsza.